19 maja, Monika Antosz-Grodzicka, zapraszam na informacje. Biskup z Limanowej na czele archidiecezji. Bardzo dużo pracy tutaj włożyłam. Barbara Dziwisz odwołana. Kandydat musi taką przedstawić wizję komisji konkursowej, która po prostu jest realna. Nowy dyrektor szpitala. Nowym biskupem diecezjalnym w Tarnowie został pochodzący z Limanowej Andrzej Jerz. Do tej pory pełnił on funkcję biskupa pomocniczego. Duchowny był zaskoczony decyzją Ojca Świętego. Do końca sierpnia Barbara Dziwisz będzie pełnić obowiązki dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej. Zastąpi ją Agata Jarosz. Po 20 latach pracy w szkole w Rabie Niżnej Barbara Dziwisz odchodzi. Bardzo dużo pracy tutaj włożyłam. Właściwie mogę to powiedzieć w ten sposób, że moje życie tej szkole oddałam. Po nierozstrzygniętym konkursie wójt gminy Mszana Dolna na stanowisko dyrektora szkoły w Rabie Niżnej powołał Agatę Jarosz. Uważam, że ludzie nie powinni się przywiązywać do swoich funkcji ani stanowisk. Moim zamiarem jest wprowadzenie jakby świeżej, nowej krwi. Myślę, że ta sytuacja i próba powierzenia, bo tak na razie to można nazwać powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej pani Agacie Jarosz jest właśnie takim celem moim. Z decyzją podjętą przez wójta Bolesława Żabę nie zgadza się Barbara Dziwisz. Jeśli idzie o konkurs, nie mam przebieg konkursu, nie mam żadnych zastrzeżeń. Natomiast jeśli idzie o powołanie, wykluczenie związków zawodowych, gdzie wójt nie powołał zarządzeniem, wykluczył przedstawiciela Związku Nauczycielstwa Polskiego, od tej decyzji złożyłam zażalenie do skargę do wojewody. Pismo takiej samej treści dotarło również do wójta Mszany Dolnej. Barbara Dziwisz dostrzega w sprawie obsadzenia stanowiska dyrektora podtekst polityczny. W wyniku nierozstrzygnięcia konkursu powoływanie na stanowisko dyrektora osoby, która no z tego co wiem nie ma doświadczenia jako dyrektor czy jako wicedyrektor, w ogóle nie pełniła funkcji kierowniczych. No to jest to pewnie, odnoszę wrażenie, że jest to decyzja polityczna. Mój poprzednik też dokonywał w wielu placówkach zmiany i nie budziły one żadnych kontrowersji, a jeśli budziły, no to nie były właśnie tak szeroko eksponowane i dyskutowane. Chciałem przypomnieć, że pani Bogusława Pajdzik też została jako młoda nauczycielka postawiona i zostaje powierzona funkcja dyrektora placówki oświatowej w Olszówce, pani Janina Flik. Także są to normalne działania, które mają służyć poprawie jakości pracy tej szkoły. W całej sprawie nie ma drugiego dna, mówi wójt Żaba. Pani Basia nie zgadza się z moim zarządzeniem, które zatwierdziło wyniki konkursu, ponieważ no, konkurs nie rozstrzygnął. I po prostu był remis w głosowaniu. Komisja konkursowa nie wyłoniła kandydata w podwójnym głosowaniu. W związku z powyższym no, ustawodawca daje takie uprawnienie wójtowi, że wtedy może po prostu powierzyć stanowisko ustalonej przez siebie osobie. I ja to zrobiłem. Natomiast no, pani Barbara ma pełne prawo odwoływać się i od mojej decyzji również odwołała się do pana wojewody w celu wydania rozstrzygnięcia nadzorczego.
Czy zamierza Pani walczyć o stanowisko? Zamierzam osiągnąć sprawiedliwe rozstrzygnięcie konkursu, bo uważam, że w tym wypadku, kiedy wójt powołuje, wyklucza jedną osobę, dziewiątą osobę, gdzie konkurs wyłania dyrektora, że jest to nie w porządku, bo wtedy decyzję podejmuje wójt. Natomiast uważam, że skoro się ogłasza konkurs, to konkurs powinna rozstrzygnąć komisja konkursowa. I jeśli komisja konkursowa uzna, że lepszym dyrektorem będzie ktoś inny, szanuje wyniki komisji konkursowej. Monika Antosz-Grodzicka, TV28. Wczoraj zarząd powiatu limanowskiego powołał Marcina Radziętę na stanowisko dyrektora szpitala. Był jednym z trzech kandydatów zgłoszonych do konkursu. Józef Budacz. Marcin Radzięta był jednym z trzech kandydatów na stanowisko dyrektora limanowskiego szpitala. W kuluarach mówiło się, że największe szanse na objęcie stanowiska limanowskiej placówki ma Marek Surowiak. Nikt nie spodziewał się, że najmłodszy spośród trójki Surowiak, Róg, Radzięta, ten ostatni zostanie dyrektorem szpitala. Kandydat musi taką przedstawić wizję komisji konkursowej, która po prostu jest realna. Tak mówił na czwartkowej sesji Rady Powiatu Limanowskiego starosta Jan Puchała, który przy tej okazji wspominał radnym o prowadzonych kontrolach w szpitalu. Działania te podyktowane były docierającymi do zarządu powiatu sygnałami o możliwych nieprawidłowościach. A na czwartkowej sesji Rady Powiatu starosta limanowski zasygnalizował kolejne nieprawidłowości, jakie pojawiły się po kontroli w limanowskim szpitalu. Przy kontroli budowy bloku operacyjnego, która nadal trwa, na dzień dzisiejszy szpital poniósł straty ponad 400 tysięcy złotych, zapłacił więcej pieniędzy za prace, które nie zostały wykonane lub za jakość sprzętu, urządzeń, jak również materiałów budowlanych, które są niezgodne ze specyfikacją. Marcin Radzięta ma 36 lat, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest pracownikiem Starostwa Powiatowego w Limanowej, kieruje Wydziałem Organizacji Zdrowia. Jest również wiceprezesem spółki Gorczańskie Wody Termalne. Radzięta przejmie obowiązki dyrektora szpitala 22 maja. Józef Budacz, TV28. Zapraszam na informacje w skrócie. Od poniedziałku myślę, że już wykonawcy zaczną przywozić sprzęt i te roboty się rozpoczną. Jest uzgodniona organizacja ruchu na okres przebudowy. Chciałbym tutaj mieszkańców uspokoić, że podczas całej przebudowy tej ulicy wszyscy będą mieli zapewniony dostęp do swoich posesji. Oczywiście trudności w ruchu na pewno wystąpią, bo takiej dużej przebudowy nie da się zrobić w taki sposób, żeby tu nie wystąpiły żadne trudności, ale ruch będzie tak zorganizowany, żeby właśnie wszyscy mogli do swoich domów się dostać. Wartość inwestycji to 7 milionów 43 tysiące złotych. Jest to przebudowa ulicy Kopernika, ulicy Targowej razem z mostem na potoku Mordarce, przebudowa tych dwóch skrzyżowań ulicy Kopernika z ulicą Targową i skrzyżowania ulicy Targowej z ulicy Matki Boskiej Bolesnej i ulicą Moniuszki i ulica Moniuszki i ulica Berlinka. Myślę, że stworzy to dogodną alternatywę dla objazdu tych samochodów o mniejszym tonażu przez miasto Limanowa, że tym sposobem rynek zostanie odciążony i te początkowe trudności, które teraz będą przy przebudowie, później zaprocentują tym, że łatwiej będzie się nam jeździło w Limanowo. 16 maja, czyli dwa dni temu, doszło do takiego zdarzenia. Dyżurny tutaj komisariatu został powiadomiony telefonicznie przez osobę, która chciała zachować anonimowość, że po terenie Szany Dolnej, po terenie miasta przemieszcza się samochód Golf typu 3, którego kierowca prawdopodobnie znajduje się pod wpływem alkoholu. Komunikat został przekazany do patroli, które wtedy były na terenie miasta i patrol ruchu drogowego z Komendy Powiatowej Policji zauważył ten samochód na ulicy Orkana, próbował go zatrzymać do kontroli na początku, w pierwszej fazie po prostu używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Samochód nie zatrzymał się i podjął ucieczkę w kierunku Niedźwiedzia. W Niedźwiedziu byli dzielnicowi akurat, którzy też usłyszeli ten komunikat i w Niedźwiedziu, jak to mówię, powiem tak w slangu policyjnym, założyli blokadę od strony jakby samej miejscowości Niedźwiedź. Ten kierowca nie wiedział, że jest tam blokada, ale no zachował się tak, że skręcił spod Obina, tak zwany górny Podobin, czyli w prawo i tam na pierwszych zakrętach
samochód uderzył w skarpę. Jak okazało się, w samochodzie znajdował się tylko kierowca, 20-latek, mieszkaniec gminy Mszana Dolna. Badanie na alkomacie wykazało 3,1 promila w wydychanym powietrzu. Natomiast policjanci ruchu drogowego, którzy tutaj później przyjechali na miejsce z zatrzymanym, opowiadając to, mówili, że momentami ta prędkość dochodziła do 160 km na godzinę, było 110, 120, momentami 160. Do Limanowej Zbigniew Ziobro przybył z półgodzinnym opóźnieniem. W domu pielgrzyma czekało na niego około 30 osób. Wcześniej prezes Solidarnej Polski odwiedził Zakopane i Nowy Targ. Szefa Solidarnej Polski przywitał radny powiatowy Stanisław Nieczarowski. Zbigniewowi Ziobrze towarzyszyli również posłowie Arkadiusz Mularczyk i Andrzej Romanek. Zbigniew Ziobro, objeżdżając region, ma konkretny pomysł, który powoli realizuje. Chcemy stworzyć formację, która będzie w przyszłości stwarzać możliwość zawarcia koalicji na szeroko rozumianej polskiej prawicy, tak by można było stworzyć alternatywę do tych złych rządów Platformy. Które, jak podkreślał Zbigniew Ziobro, są nieudolne i nie stwarzają Polakom szansy na rozwój, a wprowadzone reformy, jak chociażby ta związana z emeryturami, jest kompletnie nieprzygotowana i jest szkodliwa dla społeczeństwa. Już dziś 1/3 mężczyzn nie dożywa wieku emerytalnego, a dla niektórych będzie to oznaczało z kolei skazani na bezrobocie, na nędzę w wieku podeszłym. Prezes Solidarnej Polski nie tylko krytykował rząd i premiera Donalda Tuska, mówił również o swojej wizji rządzenia Polską. Solidarna Polska chce likwidować bariery biurokratyczne dla przedsiębiorców, ma już nazwę dla tego pomysłu. Ten program będzie się nazywał Unia Plus Zero. Dlaczego tak? Dlatego, że są niestety pewne regulacje unijne już nam narzucone, z których nie możemy cofnąć, ale jest duży tak samo przerost rozmaitych regulacji już tutaj naszych, które nie są żadną koniecznością, a utrudniają codzienne funkcjonowanie przedsiębiorcom. Chce również być socjalna, mając na uwadze przede wszystkim dobro rodziny. Wiele polskich rodzin, młodych rodzin chciałby mieć dzieci, ale obawia się, ponieważ nie ma pewności bezpieczeństwa ekonomicznego zapewnienia swoim pociechom. Jest wiele radości, ale jest też poczucie odpowiedzialności. Po godzinnym spotkaniu z wyborcami prezes Solidarnej Polski wraz z posłami pojechali na ostatnie tego dnia spotkanie do Gorlic. Józef Budacz, TV28. Myślę, że ta przewaga, którą w tej chwili już piłkarze klubu sportowego mają, że zapewni im właśnie zdobycie mistrzostwa limanowskiej klasy A. Awans do piątej ligi jest na wyciągnięcie ręki. Klub sportowy KS Turbacz potrzebuje zaledwie jednego punktu, aby stał się on realny. Czekaliśmy 6 lat na to, żeby wrócić z powrotem na miejsce, które powinno dla nas być, które powinno nam przysługiwać. Ciężka praca w zimie poskutkowała dobrymi wynikami i w tamtym sezonie, i w tej rundzie. Dzięki niedzielnej wygranej z wiceliderem limanowskiej A-klasy ze Słopnic w Mszanie Dolnej powoli wszyscy przygotowują się do fetowania upragnionego awansu. W dalszym ciągu to jest, mówię, drużyna w trakcie budowy. Postawiliśmy sobie cel, dobrą atmosferę w zespole i jest na chwilę obecną naprawdę dobra. Ojcem sukcesu jest niewątpliwie 38-letni Franciszek Mruzek z Tymbarku. To jemu działacze Turbacza powierzyli drużynę i postawili jasny cel – awans na salony Ligi Okręgowej. Zarząd miał nosa, że takiego trenera sobie wynalazł. No i chłopaki, że go zaakceptowali. No i wiedzą, bo nie spuszcza. Tam nie ma, żeby po wygranym meczu powiedział: chłopaki, dobrze jest. Szuka wszystkich błędów, wytycza, także że oni wiedzą, jak to jest. Czy odczuwa pan popularność w Mszanie Dolnej? Raczej nie, no po prostu wykonuję swoją pracę tak, jak umiem. Staram się jak najlepiej przygotować do każdego jednego treningu. Podchodzę w 100% zaangażowany i tak samo to samo wymagam od zawodników. Czy odczuwam? Mam wsparcie, naprawdę mam wsparcie ze strony miasta, pana burmistrza, ze strony pana prezesa i to mnie cieszy. Mimo że do rozegrania w limanowskiej A-klasie zostało 5 kolejek, to piłkarze spod Lubogoszczy nie składają broni, bo chcą pobić jeszcze jeden rekord. Chcemy zdobyć powyżej 100 bramek w tej rundzie. Jeszcze zostało nam 5 meczy, mamy 96 strzelonych, pasuje setkę zdobyć. 10 czerwca zapraszamy was tutaj na ostatni mecz, jest u nas, a więc będzie pewna feta. Józef Budacz, TV28. Panie trenerze,
Proszę powiedzieć, miało Pan już okazję prowadzić zespół w pierwszym meczu po objęciu przez siebie funkcji trenera. Jak Pan ocenia drużynę? Ciężko ocenić drużynę po pierwszym meczu. Wiadomo, wszyscy wiedzą, którzy oglądają trzecią ligę, że Limanowa ma duży potencjał, jeżeli chodzi o zawodników. No wyniki nie zawsze są, no gdzieś tam jakiś powód tego jest, chociaż cały czas zespół gra w czubie, bardzo ładnie w zeszłym roku grał w pucharach i tutaj nie ma jakiegoś zaskoczenia dla mnie, bo z większością zawodników pracowałem już w innych klubach, w Chłodniku czy w Szczeniawie Nowej Wiśni, resztę znam jako przeciwników. Jeszcze od piątej ligi, czy od czwartej w Limanowi, czy grający Artek Prokop w Termalice Bruk-Bednicie, czy część chłopaków w Sandecy, jak prowadziłem juniorów w Krakowie. Także tutaj nie ma jakichś zawodników praktycznie, który bym nie znał i zespołu, którego nie znam. Mówi się, że nowa miotła lepiej zamiata. Pana zdaniem potrzebna taka zmiana w Limanowi, która no, w jakiś sposób ma zmienić obraz gry? No ten temat nie chcę się wypowiadać, no była decyzja, jest zmiana trenera, mówię, ja nie jestem zwolennikiem też wprowadzania zmian trenerów w trakcie rundy, no, aczkolwiek ta decyzja dojrzewała już od kilku tygodni u włodarzy klubu, no i w końcu ona nastąpiła. W tych informacjach to już wszystko, żegna się z Państwem Monika Antosz-Grodzicka, do zobaczenia.